Dzisiaj święto świętych archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Ewangelia Jana 1, wersety od 47 do 51. Jezus ujrzał, jak Natanael podchodzi do niego i powiedział o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących nad Syna Człowieczego. Największy, najbardziej spektakularny cud na ziemi jest nieporównanie mniejszy od tego, czego będziemy świadkami w niebie. Są takie szczęśliwe istoty, które widzą to, co się dzieje w niebie. To aniołowie. Proś dzisiaj aniołów, aby każde spotkanie z Bogiem tu na ziemi było zawsze dla ciebie przedsionkiem nieba, a szczególnie spotkanie z Bogiem w sakramentach, w Eucharystii. Drodzy aniołowie, szczególnie archaniołowie, bądźcie z nami i pozwólcie nam przeżywać tajemnicę życia tutaj na ziemi jako przedsionek nieba. Pomóżcie nam zachować czystość serca, tak by każdy wykonywany przez nas gest, czynność była, żeby to było wykonywane z miłością, jak dla Króla, jak dla Boga, bo On jest tego godzien i wy o tym dobrze wiecie, że On jest godzien. Święci aniołowie, archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Pięknego świątecznego dnia. Uwielbimy Boga w aniołach dzisiaj, właśnie w krótkim akcie strzelistym, chociażby właśnie tym. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Amen. Z Panem Bogiem.